Sówka Marysia powoli powłóczyła łapkami, wracając do domu ze szkoły. Nie chciało jej się nawet latać, a to nieczęsto się zdarza. Miała za sobą bardzo zły dzień. Nie radziła sobie na lekcji pohukiwania, straciła piórka w zderzeniu z drzewkiem jarzębiny, a jakby tego było mało, pokłóciła się ze swoją najlepszą przyjaciółką, orlicą Olą. Jeśli gdzieś istniałby plebiscyt na najgorszy dzień na świecie, wygrałabym w cuglach, westchnęła Marysia i rzuciła plecak w kąt dziupli. Usłyszała, że w kuchni krząta się ciocia. Nagle szum wody i radosne pogwizdywanie ustało, a głowa cioci przywitała ją radosnym uśmiechem. Sówka machnęła tylko lekko skrzydłem i skuliła się na kanapie. Ciocia ostrożnie usiadła obok i przykryła ją kocem. Zły dzień? Zapytała. Najgorszy, odparła Marysia i przykryła głowę kocem. Wszystko jest do bani. Jeśli tu wszystko jest takie złe, może zechcesz się wybrać ze mną tam, gdzie wszystko jest zawsze takie, jakie powinno być? Spytała ciocia. To jest takie miejsce? Zaciekawiła się Marysia. Oczywiście, możemy udać się tam natychmiast. W takim razie chodźmy, przystała podekscytowana na tą niespodziewaną propozycję. Złap mnie za rękę i zamknij oczy. Zaskoczona Sówka zmarszczyła brwi, ale wykonała polecenie. Zaraz zobaczysz magiczny pałac. Ale ja nic nie widzę, zdenerwowała się Marysia. Tylko ciemność i nic więcej. Tego pałacu nie ogląda się w tradycyjny sposób. Ten obraz jest w tobie. Skup się uważnie na moim głosie. Pałac stoi na wzgórzu. Ma cztery wieże i jest zbudowany z dużych, kamiennych bloków. Jego ściany lśnią srebrzystym blaskiem w promieniach słońca. W oknach zamku są misterne, kolorowe witraże. Wzgórze, na którym stoi zamek, jest pokryte soczyście zieloną trawą, w której kwitną małe, białe stokrotki. Sówka zacisnęła mocniej oczy i drgnęła zaskoczona. Chyba zaczynam go widzieć. Świetnie, brawo, to bardzo dobrze, ponieważ idziemy razem w kierunku bramy i zaraz wejdziemy do środka. Czy w zamku są smoki? Zapytała z lekkim przestrachem Marysia. Będą tam tylko wtedy, gdy będziesz chciała jakiegoś spotkać. Nie chcę, stanowczo odparła Sówka. W takim razie żadnych smoków, zapewniła ciocia. Po wejściu do środka trafiły na przestronny dziedziniec. Nad ich głowami szybowały małe sówki, a ich pióra mieniły się wszystkimi kolorami tęczy. Na dole pogodny i uśmiechnięty nauczyciel uczył grupę ptaszków odpowiedniego oddechu. Marysia dołączyła do nich i wkrótce wciągała głęboko powietrze razem z innymi uczniami. Wdech, głęboko, aż do brzucha, zachęcał nauczyciel. I wydech, powoli i spokojnie. Jeszcze raz, wdech, aż wasze brzuszki wypełni powietrze. I wydech. I kolejny raz, wdech. I wydech. Bardzo dobrze. Minęło kilka chwil, a Marysia pohukiwała donośnie wraz z innymi sowami. Odpowiedni oddech wydobył z niej mocny i pewny siebie głos. Poczuła, jak napięcie i zmęczenie, które czuła po szkole, rozpływa się i powoli mija. Przeciągnęła się mocno i dostrzegła kątem oka skrzydełko, w którym brakowało kilku piór. Smutny nastrój powoli zaczął wracać, ale Ani się obejrzała, a przed jej oczami stała duża, kolorowa sowa, która jeszcze chwilę temu wykonywała skomplikowane figury wysoko w powietrzu. Sowa uśmiechnęła się przyjaźnie i chwyciła Marysię za drugie skrzydełko. Latanie bywa trudne, powiedziała. W
powietrzu jest wiele przeszkód, które na początku wydają się nie do pokonania. Ale wraz z każdym kolejnym lotem te przeszkody stają się mniej straszne, aż w końcu w ogóle się nimi nie przejmujesz. Samemu ciężko stawić im czoła, ale razem będzie raźniej. Zaśmiała się i trzymając Marysię pewnie, poszybowała w górę. Dzień był słoneczny i piękny. Powietrze przesycone zapachem wiosennych kwiatów, a delikatny wiatr muskał przyjemnie wszystkie piórka. Kolorowa sowa sprawnie prowadziła młodszą uczennicę między drzewami i krzewami. Po porządnym treningu obie wylądowały na miękkiej trawie. Jak się czujesz, Marysiu? Czy było tak strasznie, jak myślałaś? Zupełnie nie. Z tobą czułam się bezpiecznie, a potem magiczna moc pałacu pomogła mi odzyskać władzę nad skrzydłami. Latałaś jak zwinny puszczyk, odparła z dumą sowa. Czuję się już znacznie pewniej, a piórka do wesela odrosną, zaśmiała się Marysia. Gdy jej towarzyszka odfrunęła, sówka przeleciała przez dziedziniec wprost do wielkiego korytarza. Jej wzrok przykuła duża komnata, znajdująca się po lewej stronie. Jakaś nieznana siła przyciągnęła Marysię do środka. Za drzwiami znajdowało się wiele najróżniejszych rzeczy. Niektóre unosiły się lekko nad ziemią, inne wirowały delikatnie w powietrzu, a jeszcze inne mieniły się złotym blaskiem. Gdzie ja jestem? Zastanawiała się sówka. Wydaje mi się, że trafiłaś do pokoju dobrej przyjaźni, usłyszała w oddali głos cioci. W tym pokoju znajduje się wszystko, co może pomóc pogodzić się z ukochanym przyjacielem. Zaciekawiona Marysia zaczęła wnikliwie przyglądać się zawieszonym w powietrzu przedmiotom. Pierwszym z nich była piękna, ręcznie wykonana kartka z napisem „Przepraszam”. Kolejnym szklana kula, w której wnętrzu można było dostrzec dwie czule przytulające się osoby. Pod ścianą znajdowało się opakowane w błyszczący celofan pudełko czekoladek. To ulubione czekoladki Oli, zauważyła zdumiona sówka. Nad oknem rozciągał się kolorowy napis: „Dzień bez przyjaciela jest jak dzbanek, w którym nie ma nawet jednej kropelki miodu”. Autor Kubuś Puchatek. Marysia uśmiechnęła się na ten widok i ogarnęło ją wzruszenie. Wiedziała już, jak postąpić, gdy zobaczy jutro ukochaną przyjaciółkę. Komnatę wypełniło światło, a z oddali zaczął dochodzić do sówki cichy głos cioci. Marysiu, Marysiu, wszystko w porządku? Gdzie ja? Och, jak to się stało, że jesteśmy znów w dziupli? Nie zdążyłam pożegnać się z innymi ptaszkami, ani wziąć czekoladek dla Oli, zmartwiła się sówka. Widzę, że udało ci się wejść do pałacu, uśmiechnęła się ciocia. Tak, byłam tam. To było niesamowite. Teraz już wiem, jak oddychać, żeby głośno pohukiwać i nie boję się już latać. I najważniejsze, wiem, jak pogodzić się z Olą, mówiła podekscytowana, machając skrzydełkami. Jak to możliwe, że tam byłam? Jak znów znaleźć pałac, gdy będę go potrzebować? Pałac istnieje i możesz wrócić tam zawsze, gdy będziesz tego potrzebować. Jest w nim wiele komnat, które są pokojami życzeń. Zawsze znajdziesz w nich to, czego najbardziej potrzebujesz. Pałac istnieje w twojej głowie i w sercu. To jakaś magia. Być może, ale jeśli to magia, to ta z tych dobrych i łagodnych. Wspomniałaś, że chcesz dać jutro coś Oli, czy tak? Tak, chciałam, abyśmy mogły się pogodzić. Może upieczemy dla niej czekoladowe babeczki. Jestem pewna, że nikt nie oprze się tak słodkim przeprosinom, mrugnęła ciocia. Tak, zróbmy je. Dziękuję ci, ciociu, za to, że jesteś i że pokazałaś mi pałac. To chyba nie był taki całkiem zły dzień. Marysia ochoczo zabrała się do przygotowywania babeczek. Nuciła pod nosem ulubione melodie i czuła, jak ogarnia ją spokój. Pamiętaj, jeśli kiedyś będziesz mieć gorszy dzień,
możesz także odwiedzić magiczny pałac. Zamknij wtedy oczy i podróżuj po komnatach pełnych miłości, dobra i spokoju. Możesz tworzyć je takimi, jakie tylko zechcesz. W wyobraźni projektować mury, okna, sale i schody. Umieszczać w nich rzeczy, które lubisz lub są dla ciebie ważne. To twoje miejsce. Masz wszystko, czego potrzebujesz, aby zbudować swój własny, magiczny pałac. A jeśli zechcesz wrócić do pałacu Marysi, zawsze możesz posłuchać tej bajki jeszcze raz. Jesteś w nim zawsze mile widzianym gościem. Jeśli szukasz więcej bajek i nagrań relaksacyjnych dla dzieci, subskrybuj kanał Pokój Spokój i wciśnij dzwoneczek, aby otrzymywać informacje o nowych materiałach.